SQ5 Natalia Wanda Adam. SQ5 Natalia Wanda Adam. Witam serdecznie. 5-9 przy mikrofonie Artur. Dziękuję za park. Pozdrawiam. Dzień dobry. Powerbank się ładuje, a radio nie trzeszczy. Półtora tygodnia pod namiotem będę. Także przywitam Was dzisiaj z leśnej polanki. Ten wstęp z powerbankiem nie był bez powodu, ponieważ dzisiaj odkryłem, że praca na radiostacji i ładowanie jednoczesne z solara tego powerbanku nie powoduje zakłóceń radia. Niesamowicie mnie ten fakt ucieszył, bo nawet nie próbowałem podłączać panelu, kiedy pracowałem przez radio, bo byłem niemalże przekonany, że to będzie straszny hałas i jazgot. A dzisiaj przez przypadek podłączyłem i okazało się, że nie sieje. To się bardzo rzadko zdarza. To nie jest mój pierwszy powerbank i nie pierwszy kontroler ładowania. I uwierzcie mi, że większość z nich, właściwie wszystkie, które przetestowałem, które miałem, siały niemiłosiernie. A ten nie sieje, więc radochę mam dzisiaj niesamowitą. Obozowisko na polanie. No i maszt, który zawsze wożę ze sobą. Tym razem mała zmiana. Nie wiem, czy to będzie widać, ale tam na samym szczycie jest zamontowana antena na 2 m i 70 cm, co pozwala mi wieczorami rozmawiać na UKF-ie przez przemiennik. A pod tą anteną jest dipol na 80, 40 i 20 metrów rozpinane z łączkami. Dość popularne ostatnio rozwiązanie. Tym razem na tym wyjeździe testuję kuchenkę MSR-a. Dragonfly to się nazywa. Jest to kuchenka wielopaliwowa. No i muszę powiedzieć Wam, że daje radę. Zalety tej kuchenki. Dwa zawory. Jeden tutaj, drugi tutaj. Dzięki temu można precyzyjnie ustawić wysokość płomienia, co nie we wszystkich kuchenkach paliwowych jest możliwe, bo w niektórych, w sporej większości jest tak, że jak się przykręci płomień, to on po prostu gaśnie. Ja używam do tej kuchenki benzyny ekstrakcyjnej. Czytałem na forach podróżników, że praktycznie można lać w nią wszystko, co się pali. Natomiast no jeżeli jest jakieś wyjście, jest jakaś alternatywa, to najlepiej używać w tego typu kuchenkach benzyny ekstrakcyjnej, ze względu na to, że ona jest no najmniej zanieczyszczona tymi substancjami kopcącymi. Nie kopci, a poza tym nie śmierdzi. Nie śmierdzi w ogóle, nawet jeżeli się rękę ubabra w tej benzynie, to szybko odparowuje i nie ma śladu zapachowego i po tej benzynie, więc potwierdzam jakby to, co piszą inni na forach, że benzyna ekstrakcyjna jest jak najbardziej ok. Można ją kupić w każdym sklepie budowlanym, kosztuje niewiele. Ja zapłaciłem chyba 7 zł za pół litra. Na tym pół litrze ugotowałem już 3 takie pełnowartościowe w sensie gotowania posiłki. Czyli było gotowanie ziemniaków, było smażenie jakiegoś tam mięcha. No i z tego pół litra jeszcze sporo zostało, także wydajność tego też jest dobra. Działa to na tej zasadzie, że tutaj jest taki tłok, którym robi się ciśnienie w tej butli. No i to ciśnienie wypycha benzynę do palnika. Pod spodem tego palnika jest taka rurka, która się nagrzewa. I w momencie, kiedy ona jest nagrzana, to ta benzyna z postaci ciekłej zamienia się w postać gazową. No i to wszystko pali się jak gaz. Jest dosyć głośna ta kuchenka, ale to jest kwestia wymiany tego nakrycia palnika. Ono się zdejmuje i można założyć inny i wtedy jest bardzo cicha. Natomiast dla mnie to nie ma żadnego znaczenia. Ale gdzieś na polu namiotowym, między namiotami, jakby się odpaliło o 6 rano taką kuchenkę, to można by było trochę rabanu narobić. Dwie rzeczy istotne. Ta kuchenka ma tłok, którym robi się ciśnienie, to już powiedziałem, a są takie kuchenki, które są samosprężające się. Polega to na tym, że na takich kuchenkach jest palnik nakręcany nad butlą i ta butla podczas palenia się nagrzewa i dzięki temu tam się tworzy ciśnienie.
No i te kuchenki samosprężające potrafią puścić zawór bezpieczeństwa. Jeżeli się na przykład gotuje 3 godziny, dosyć długo się gotuje, to wtedy ta butla się za mocno nagrzewa i potrafi puścić zawór bezpieczeństwa, co może być niebezpieczne. Więc jeżeli byście chcieli kupić taką kuchenkę wielopaliwową, to poczytajcie sobie na ten temat. Warto o tym wiedzieć i zgłębić. Dodatkową zaletą jest to, że tutaj jest dysza oczywiście, a pod tą dyszą jest taki drucik z igłą. To jest po to, że jakby się przypchała ta dysza, to wtedy się to przekręca i kilka razy się puka i te syfki tam wyskakują. Czytałem też na forach, patrzyłem w sklepach turystycznych, do tych kuchenek są takie zestawy naprawcze. Ona jest bardzo prosta, jest prosta jak cep po prostu. Tutaj właściwie nic się nie może zepsuć, ale są w niektórych miejscach uszczelki gumowe, które mogą się z czasem zniszczyć. Można kupić w prosty sposób i takie zestawy naprawcze, gdzie tam są wszystkie uszczelki, jakieś sprężynki, inne pierdoły, które tutaj mogłyby się zepsuć. Czytałem na forach o tym akurat modelu, że no jest mega wytrzymały i tam ludzie piszą, że po kilka lat bez czyszczenia używają. Oczywiście, no jeżeli się pali, no na przykład tą benzyną ekstrakcyjną, bo kiedy się wleje ropę zwykłą albo zwykłą benzynę, no to dosyć mocno kopci i wtedy zanieczyszczenia są, trzeba ją konserwować. No i tyle z tego dzisiejszego dnia. No mówię, główny bohater stoi tutaj. We wcześniejszych filmach opisywałem, omawiałem wszystkie wyjścia. Przypomnę, tutaj z boku są dwa wyjścia 230 V. Tutaj są cztery USB po 2 ampery. Jedno gniazdo zapalniczki 10 amperów. I tam z boku jest takie gniazdo do odpalania samochodów. Ja sobie dorobiłem taką przejściówkę. Dzięki temu mogę z tamtego gniazda, bo tamto gniazdo jest podłączone bezpośrednio do akumulatora i można już wtedy 100 watami nadawać bez najmniejszych przeszkód. Jeszcze nie rozładowałem tego powerbanka. Myślę, że daje radę. To jest 400 watogodzin i daje radę. Do takiej zabawy z KX3 to po prostu świat i ludzie. Także bardzo się cieszę z dzisiejszego odkrycia, że nie sieje. Po prostu to jest niesamowite. Bardzo Was pozdrawiam, dziękuję za odwiedzenie mojego kanału i do usłyszenia.